Dzień dobry Państwu. W pogadankach o zdrowiu wita Leszek Drozd. Na pewno często zastanawiacie się, kim jest ten pan, który mówi o zdrowiu na polskim radio w Chicago. To jestem ja. Dzisiaj jestem wprawdzie nieogolony, ale może nie wyglądam za czysto, ale jest wspaniała okazja nagrać parę słów w związku z tym, że jestem w Muzeum Narodowym w mieście Milwaukee, Milwaukee Art Museum. Jest to bardzo piękne miejsce, bardzo inspirujące. Dlaczego pogadanki o zdrowiu? Myślę, że doszliśmy w historii do punktu, w którym zdrowie ludzkie stało się wartością finansową dla korporacji i chcą nas trzymać jak najbardziej chorymi, żeby mieć jak największe zyski i profity z utrzymywania, z produkcji leków. O, tutaj jakie piękne rzeczy są. Zaraz Państwu pokażę. I nie uważam, żeby było to moralne. W związku z tym, ponieważ jest wiele leków naturalnej medycyny, które mogą zapobiec wielu chorobom lub też leczą z wielu chorób, które nam się mówi, że nie ma szansy się wyleczyć. W związku z tym moją obligacją moralną jest po 25 latach pracy w służbie zdrowia jest powiedzieć Państwu o tych innych możliwościach, które są dostępne, ale nigdy nie publikowane i nigdy o tym się nie mówi. Myślę, że mam wystarczająco już doświadczenia w pracy, własnego doświadczenia, które potwierdza wiele wyników. Na przykład wiadomo, że można wyleczyć się z raka, nawet stopnia czwartego. Wiadomo, że są przypadki wyleczenia się z cukrzycy, stopnia drugiego. Wiadomo, że można wyleczyć wątrobę. Wiadomo, że można wyleczyć się z Alzheimer. Wiadomo, że można spowolnić tempo rozwoju, powiedzmy, Parkinson. Jest bardzo dużo rzeczy, które można zrobić dla pacjentów, a jednak tego się nie robi. Jeszcze raz mówię, powody są bardzo proste. Przede wszystkim nikomu na tym nie zależy. I żeby ludzie byli zdrowi. Zależy wszystkim na tym, żeby było jak najwięcej chorych. Taki jest biznes. Teraz jest to moja pierwsza próba zrobienia pogadanek o zdrowiu na wideo, więc na pewno dźwięk nie jest w dobrej kondycji i myślę, że ogólnie światło też jest coraz słabsze, ale to nic, dlatego że wiemy, że jestem w miejscu, które jest bardzo specjalne i które warto jest pokazać, chociażby nawet bardzo pobieżnie. Jest tu dużo sztuki europejskiej i afrykańskiej i naprawdę bardzo relaksujący czas można tu przeżyć. Nakłaniałbym wszystkich do tego, żeby sobie zajrzeli do muzeum w Milwaukee. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Jeżeli chodzi o epidemię raka, epidemię cukrzycy, myślę, że prewencja jest bardzo dobrym pomysłem, a mianowicie
zwiększasz swoje szanse przeżycia, jeżeli bierzesz duże ilości witaminy C. Znam lekarzy, którzy biorą nawet 10 tysięcy miligramów dziennie, żeby właśnie mieć prewencję różnych chorób. I żeby nie doprowadzić do pewnych zjawisk w ciele, które uruchomią rozwój raka. Mamy epidemię, moim zdaniem, spożycia cukru, która to powoduje, że rozwija się grzybica w naszych organizmach. Grzybica bardzo lubi cukier. To powoduje również grzybiczną pneumonię bardzo często, której nie można wyleczyć normalnymi antybiotykami używanymi w szpitalach. Bardzo często pacjenci są po prostu zostawiani na łaskę i niełaskę losu. To wszystko nie musi mieć miejsca. Witamina C bardzo ładnie zwalcza pneumonię grzybiczną. Oczywiście wszystko zależy od ilości i dawek, i doświadczenia, i warto się skontaktować z osobą, która już coś na ten temat wie, zanim się zacznie używać medycyny naturalną. Myślę, że można wyjść z raka. Chemioterapia jest bardzo szkodliwa dla ciała. Jest to jeden z największych błędów, moim zdaniem, obniżyć immunologiczny system w celu wyleczenia z raka, gdzie wiadomo, że musi być immunologiczny system w bardzo dobrej formie, żeby to się stało. Czyli to jest zaprzeczenie samo w sobie, stosowanie chemioterapii. Są również inne metody i nakłaniam Państwa do tego, żeby ze mną się skontaktować lub też posłuchać audycji, które prowadzę w Polskim Radio WPNA 1490 w Chicago. Mam nadzieję, że ten program jeszcze będzie jakiś czas, być może do połowy 2020 roku. I mamy już ponad 135 programów nagranych. Większość z nich jest na YouTube. Chciałem dać wszystkim na sam koniec nadzieję, że dużo, dużo chorób, które nam powiedziano, że są niewyleczalne, są wyleczalne. Jest nadzieja i zachęcałbym wszystkich do tego, z tym pięknym widokiem na Lake Michigan. Zaraz Państwu pokażę audiencji międzynarodowej, żeby popatrzeć na ten piękny krajobraz. Jeziora Michigan, że możemy nasze zdrowie wyleczyć i usprawnić. Możemy być wszyscy zdrowsi. Dobrze. Tym miłym akcentem z Państwem zakończę teraz pierwsze pogadanki o zdrowiu i nakłaniam do wysłuchania audycji radiowych, które są również publikowane na YouTube. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.